Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na dyskusję pisarzy, która odbędzie się 2 grudnia w Teatrze Polskim w Warszawie, w której wezmą udział pani Ester Wilar, pani Kaja Malanowska oraz pan Martin Polak. Ja zajmowałem się doborem tekstów, oczywiście w porozumieniu z autorami oraz ich skracaniu dla potrzeb tego wieczoru, ponieważ jako ilustracja tej dyskusji będą również czytane fragmenty prozy naszych autorów przez aktorów warszawskich. Pani Kaja Malanowska jest najmłodszą uczestniczką naszej dyskusji. Jest autorką 3 powieści, a właściwie 2 powieści i 1 tomu esejów. To jest Drobne szaleństwa dnia codziennego, Patrz na mnie, Klaro oraz Imigracje. Do naszego spotkania wybraliśmy właśnie fragmenty z tomu Imigracje. Pani Ester Wilar jest w Polsce bardzo znaną osobą, przede wszystkim jako dramaturg. Jej sztuki były wystawiane w wielu teatrach w Polsce. W Warszawie Amerykańska papieżyca oraz Zazdrość, dramat na 3 faksy. Jak również na podstawie manifestu, można powiedzieć, Starość jest piękna, w Teatrze Polonia został zrobiony spektakl wieloobsadowy. Pan Martin Polak, austriacki pisarz i dziennikarz, znany jest w Polsce przede wszystkim z powieści Śmierć w bunkrze, opowieść o moim ojcu, za którą w 2007 roku dostał nagrodę Angelusa we Wrocławiu. Pan Martin Polak zajmuje się również przekładaniem z języka polskiego na niemiecki, przełożył całego Kapuścińskiego oraz kilka książek Andrzeja Bobkowskiego. Jest też laureatem nagrody dla najlepszego tłumacza z języka polskiego na niemiecki, Karola Dedyciusa.